Stała się rzecz nieciekawa, a mianowicie dziś mamy 17 maj, 5 dni temu, 12 maja, w czwartek, Hondzia zagotowała się na trasie, silnik się, no, dostał temperatury, płynu chłodniczego zaczęło ubywać, dojechałem jakieś 300 km na wodzie, w tym trochę gazowanej, bo nie miałem. No i co? No i teraz jeszcze zauważyłem, że trochę oleju się dostało do układu chłodzenia, do zbiorniczka wyrównawczego. Więc teraz jadę odwieźć auto do mechanika i się dowiemy. Opcje są dwie. Chłodnica oleju lub uszczelka pod głowicą. Obie dość poważne, obie dość kosztowne. Aczkolwiek ta pierwsza opcja zdecydowanie łatwiejsza i tańsza do naprawy niż ta druga opcja. Na razie jadę oddać na oględziny. Auto jest stare, auto jest warte, nie wiem, może ze 4000, więc kwestia też tego, czy warto to naprawiać, jeśli koszty będą naprawdę duże. No nie ukrywam, że troszkę mnie podłamała ta wiadomość i liczę, że wszystko będzie dobrze i Hondzia zostanie ze mną na kolejne parę lat. Będę Was informował w kolejnych filmach, w kolejnych vlogach za miesiąc, pewnie z opóźnieniem, ale poinformuję Was co i jak. I właśnie w takich momentach przydaje się hulajnoga elektryczna, bo nie muszę tam nikogo prosić, żebym zjechał ze mną i mnie odwiózł. Nie muszę się użerać z komunikacją publiczną, tylko wyjmuję sobie z bagażnika hulajkę i te tam 3-4 km sobie przyjadę. Dobra, jadę. Bardziej optymistycznych wiadomości. Maj, co jest symbolem maja? Moim zdaniem mniszek lekarski, czyli mlecz. Fajnie widać, nawet tu u nas, jak tam, gdzie jest dużo cienia, są cały czas żółte, niezakwitnięte, a tam, gdzie jest słonecznie, są już zakwitnięte. A to moja nowość, moja własna, prywatna nowość. Tutaj roślina, tak, staje się ogrodnikiem. Jest to lawenda wąskolistna, czy jakoś tak, i zasadziła mi ją mama w dużą doniczkę, żeby nie trzeba było przesadzać. Zostaje tylko podlewać, ale jednocześnie mama zastrzegła, że jak kiedy przyjdzie i zobaczy, że uschło, to ten osobnik ma przerąbane. A tu sobie dogadzamy. I tak właśnie życie kręci się. Pomimo złych wiadomości trzeba się cieszyć i... A co my tu dziś w ogóle robimy? W styczniu, jak byłem tym wzdłuż torów tą wyprawą, mówiłem o tym starym korycie Widawki. Mówiłem, że kiedyś muszę tam zajrzeć, ale myślałem, że to kiedyś to nastąpi naprawdę kiedyś. Ale przekonał tutaj mnie kolega Arek, który stwierdził, że no sam zainteresował się tematem i chciałby to obadać. Więc dziś ruszamy obadać dawne koryto Widawki plus dawne koryto Widawki, w którym płynie obecnie Rakówka. No nie jest to daleko, jakieś 8 km. I dotarliśmy, to jest zbiornik już odcięty. Tam się łączył, gdzie jest obecnie kanał. Tu jak widać zasyfione i kształt rzeki podłużny tam jeszcze się ciągnie. Aż za chwilę spróbujemy dotrzeć do miejsca, gdzie Rakówka przejęła stare koryto, to zostało odcięte. Został taki staw, jeziorko. I proszę, proste jak od linijki. Kanał. Dawne koryto. Kanał, dawne koryto. O! Z 20 metrów. I tu dotarliśmy do końca jakby rzeki, starego koryta. Tu zblokowali betonem i zrobili taki kanał, który jakby trafia do
tego kanału głównego widawki, który dzisiaj jest widawką. Ale jak widać, stan wody jest już tak niski, że ona tu stoi i kiśnie już długo, długo. Jest dobrym środowiskiem dla rozwoju różnych płazów, na przykład żab. Co widać po tych... Widzę ją? Gówno ją widzę. O jest, na przykład dla tych, o. A tam prawdopodobnie po prostu zostały takie podmokłe bagna. Na mapach satelitarnych widać taki jakiś... No widać, że dawniej tam płynęła woda. Ale no w tej chwili już po prostu jest bagno. Ale za chwilę spróbujemy dotrzeć do koryta czynnego, które po starej widawce przejęła rakówka. Masa słupów energetycznych, bo jesteśmy blisko elektrowni Bełchatów. To źle, bo problemy będą z puszczeniem drona. Tam widawka w kanale. I tu ten kanał, o którym mówiłem. Tu jest taki przejazd betonowy. A tam jest miejsce, gdzie byliśmy, gdzie został ten staw. A my ruszamy dalej przed siebie. I dotarliśmy, przedarliśmy się przez chaszcze, jesteśmy na miejscu. Dawna rzeka Rakówka wpadała kawałek tam do widawki i tu płynęła właśnie tym korytem widawka. Obecnie, ponieważ jest kanał, to Rakówka przejęła te ostatnie kilometry widawki i płynie starym dorzeczem widawki. I to tu idealnie widać, bo jak widać tutaj po roślinności jest bardzo szeroko, aż byliśmy zdziwieni. Tu po bokach się robią takie bagno, a tylko środkiem płynie malutka rakówka. Czyli widawka pewnie tutaj spokojnie pokrywała no znacznie większą ilość miejsca, jak tu płynęła. Idealnie to widać, idealnie trafiliśmy. Udało się, cel zrealizowany. Tyle. Do następnego.